Witam Was serdecznie. Dzisiaj jest upalny dzień, gorąco, słuchajcie, jak w upalne lato. Ja już taką cieniusieńką bluzeczkę założyłam, prawie że jak batyścik. Spodnie mam takie z rozcięciami, całe z rozcięciami. Klapeczki, bo jest bardzo, bardzo ciepło. I zaczynają już, słuchajcie, pojawiać się owady. Ja nawet znalazłam właśnie, to jest troszkę niepokojące, znalazłam taką wielką osę u siebie w domu, prawie że jak na pół palca. I potem zupełnie niechcący, przypadkowo słyszałam rozmowę, że na przeciwległym budynku było gniazdo i tam chyba panowie strażacy przyjechali, chyba się tym zajęli. I te osy musiały się rozlecieć pojedynczo, co po niektóre, i właśnie ja znalazłam jedną u siebie tutaj na firance. Zabiłam ją, przepraszam cię, osko, zabiłam ją, do sedesu. A druga dzisiaj rano zaczęła właśnie tak bzyczało, coś tak bzyczało. Ja szukam po suficie, słuchajcie, gdzie ta osa bzyka. Znaczy, myślałam, że to mucha, a to była osa ogromna, jak pół palca, jakieś gigantyczne monstrum. I była na samej górze framugi okna. I ja ją wygoniłam i pozamykałam okna, ale niestety okna muszę otworzyć. Na razie ich tutaj nie słyszę, więc myślę, że może jakaś owieczka zabłąkana się po prostu zabłąkała. Może tam usunęli to gniazdo i jedna owieczka się zabłąkała. Tyle byłoby o pogodzie. A chciałabym dzisiaj porozmawiać z Wami o witaminie D3. Chcę Wam powiedzieć na swoim przykładzie, co ta witamina mnie dała, w czym mi pomogła. Witamina D3 według norm polskich, poziom tej witaminy w organizmie powinien być według norm polskich między 30 a 100. Jeżeli jest 100 lub powyżej 100, uważają, że to jest toksyczna już dawka. Znaczy poziom witaminy w organizmie już jest toksyczny. Ja uważam, że nie. Że to witaminy D3 nie można przedawkować. A jeżeli są ludzie, którzy mają poziom witaminy D3 na poziomie 80, ich nie i mają się żadne choroby. Nie zachorowują ani na kaszel, ani na katar, a nic ich się nie ima. Dlatego, że ich układ odpornościowy przez tą witaminę jest bardzo silny. Dlaczego? Widzicie, ja się dopiero zorientowałam i namyśliłam za późno. Ja dopiero teraz zaczęłam ten swój układ odpornościowy odrestaurowywać, a gdybym wcześniej brała tą witaminę D3, nigdy nie badałam, nigdy nam, słuchajcie, lekarze nie mówili, żeby badać witaminę D3, poziom witaminy D3, a to jest obowiązkowe, dlatego że od witaminy D3 zależy odporność i jeżeli macie dużo tej witaminy, to odporność jest wysoka, a nie zawsze, nawet jak jesteście na słońcu, to tą witaminę przyswajacie. Jest nawet były prowadzone takie badania, że ludzie czarnoskórzy, którzy żyją w klimacie ciepłym, gdzie jest 80% w ciągu miesięcy słońca, czy może i 90, a nawet 100 w niektórych przypadkach, oni mieli bardzo niski poziom witaminy D3. Jaki paradoks? I słuchajcie, ja zaczęłam najpierw, brałam taką witaminę D3 w kropelkach. Na oczywiście opakowaniu jest napisane dwie kropelki, internista mówi tak, dwie kropelki, to w przeliczeniu jest 2000 jednostek. Ale ja uważam, że to jest za mało. Za mało. I zaczęłam brać 20 tysięcy jednostek, czyli 40 kropelek. Trzeba sobie przeliczyć. Zależy, jakie to jest opakowanie, jakie macie, czy macie w kapsułkach, czy macie z taką pipetką w płynie, i czy w pastylkach. I wtedy ja postanowiłam brać, chciałam zrobić eksperyment i zaczęłam brać 20 tysięcy jednostek. Brałam to może przez 2-3 miesiące i z poziomu, ponieważ wcześniej zbadałam sobie poziom witaminy D3, z poziomu, który ja miałam 30, wzrosło mi do 40. Ale wcześniej jeszcze też brałam tą witaminę tak bardzo sporadycznie, więc
Domniemywam, że jeszcze wcześniej musiałam mieć poziom 28, a to jest, to mają właśnie nagminnie prawie wszyscy. I to jest bardzo mało. I przez to właśnie chorujemy. W organizmie wszyscy mamy komórki rakowe. Te komórki powstają i jeżeli macie silny układ immunologiczny, wysoką odporność, to wasz organizm niszczy te komórki i one są zniszczone i powstają nowe, zdrowe. Natomiast jeżeli macie odporność zaniżoną, to te komórki wygrywają, ponieważ zawodnicy w waszej krwi są za słabi. Ja, słuchajcie, zanim miałam diagnozę, którą otrzymałam notabene w dzień swoich urodzin, tak, 4 września otrzymałam diagnozę, że właśnie taki intruz się tam zakradł. Ja przechodziłam takie przeziębienie, zaraziłam się od malusieńkiego dziecka, od niemowlaka i bardzo ciężko to przechodziłam, prawie cały miesiąc kaszlałam i nie mogłam sobie z tym poradzić. I to osłabiło już mój układ odpornościowy. I potem właśnie jak wróciłam z wakacji, zrobiłam sobie badanie krwi i tam wyszło, że mam dużo tych hematolimfocyty są, które świadczą o tym, że układ odpornościowy jest niski. I od razu zadzwoniłam online do lekarza, bo prosiłam o poradę. No i oczywiście jeden i drugi i trzeci mówią, że to jest takie małe odchylenie, to jest może dla nich jest to małe, ale ja czułam, słuchajcie, ja czułam, że coś jest, że dla mnie to jest strasznie, ja nawet zadzwoniłam do dzieci, mówię, słuchajcie, mam zmniejszony układ odpornościowy, coś się ze mną dzieje, no i dzieci pytają, jakie tam wyniki, nie, to tak troszeczkę tylko poniżej normy, dla kogoś może troszeczkę, ale ja mam taki organizm, że u mnie troszeczkę czyni bardzo duże szkody. I już wtedy miałam ten układ właśnie taki obniżony i przez to zakradły się, mój układ odpornościowy nie zwalczył tych dzielących się komórek, no i się wzięły i rozrosły. I jak już zaczęłam właśnie dbać o to, więc zaczęłam brać tę witaminę D3, 20 tysięcy jednostek. Do tego K2 MK7. Trzeba zawsze brać K2 MK7, bo jeżeli tego nie zrobicie, to wapń będzie się odkładał w żyłach, zrobicie sobie wielką krzywdę. Trzeba brać właśnie razem z witaminą D3 K2 MK7, najlepiej z natto. Po kilku miesiącach wzrosło mi do 40. Miałam 30, wzrosło do 40. Ponieważ ja nie byłam osobą zupełnie zdrową, bo jeżeli ktoś jest zupełnie zdrowy, to może sobie z takim poziomem chodzić. Ale ja potrzebowałam armaty, ja potrzebowałam całego wojska, żeby w ten układ odpornościowy wyszedł na prostą. I postanowiłam brać 50 tysięcy jednostek dzień w dzień. 50 tysięcy jednostek. Po 100 dniach zażywania 50 tysięcy jednostek i do tego K2 MK7, mój poziom witaminy D3 w organizmie wzrósł do powyżej 100. I teraz przepraszam. Posłuchajcie. Miałam taki problem, że miałam czasami odkładaną chemię na późniejsze terminy, dlatego że miałam bardzo słabe wyniki krwi i nie można było mi podać chemii. I się zastanawiałam, co ja mam zrobić. Lekarze oczywiście mówią, że to się nic nie zrobi, że to trzeba czekać, że to wszystko wróci do normy, tylko trzeba poczekać. No ale ja, jeżeli ja czekałam, miałam odsuniętą chemię, to już to też tak nie działa, jak powinno działać, bo chemia musi być dana od tego czasu do tego i w odpowiednim, mija 3 tygodnie, trzeba ją podać. No a jeżeli macie złe wyniki, no to nic się nie zrobi, po prostu no nie podają. Czekają, aż wzrosną. Ja miałam właśnie bardzo niskie płytki krwi, ja tam robiłam filmiki o tych płytkach krwi, ale wtedy jeszcze nie brałam tej witaminy D3. I od pewnego czasu zaczęłam ją brać i po tych 100 dniach, wyobraźcie sobie, już kolejna chemia, a ja mam rewelacyjne wyniki krwi. Zawsze było tak, że szłam na wizytę i pani doktor, ale złe wyniki krwi, ale złe wyniki krwi. A przez ostatnie 3 słyszałam,
wspaniałe wyniki krwi. No pani ma rewelacyjne wyniki krwi. I co? I jak poszłam do internisty i chciałam właśnie zapytać, żeby mi powiedział, jakie mam brać suplementy, bo biorę chemię, nic nie musi pani brać. Nic nie trzeba. Oni nic nie każą, nic nie potrzeba, nic nie... Ja zaczęłam zażywać. I w tej chwili mam poziom witaminy D3 w organizmie, bo wyżej 100. Teraz troszeczkę zmniejszyłam, ponieważ nie chcę zrobić tak, żeby mieć do 200 i potem robić zupełnie przerwę i nie brać wcale, tylko wolę zmniejszyć dawkę i brać sukcesywnie cały czas. I zmniejszyłam dawkę do 20 tysięcy. Brałam 50 tysięcy, a teraz biorę 20 tysięcy. I monitoruję, co 3 tygodnie mam badany poziom witaminy D3 i po 100 dniach, czyli po 60 dniach, po 2 miesiącach zobaczymy, jak ten poziom witaminy D3 będzie się utrzymywał. I słuchajcie, ja mam w ogóle rewelacyjne wyniki krwi. Ja badają taka podstawowa, podstawowe badanie, czyli krwinki czerwone, krwinki białe, te wszystkie limfocyty, wszystkie erytrocyty, wszystkie płytki krwi, no tysiące, całe takie kompleksowe badanie krwi. I ja mam rewelacyjne. Przedtem miałam spadek, były złe, a teraz mam idealne, mam dokładnie między, jest podana zawsze z boku norma, mam dokładnie, jestem w normie, nie mam ani za dużo, ani za mało, mam równiusieńko po środku i tych norm. I chciałam Wam właśnie przekazać tą informację, że ja tak zrobiłam. Ja tak, nie wiem, jaki kto ma organizm, różni ludzie chorują na różne choroby, różni ludzie mają różne schorzenia w sobie. No ja mówiłam Wam, jedyna moja, to co mi doskwierało, to była nadczynność tarczycy i teraz mam tego intruza. I to jedyne choroby, jakie w życiu miałam. Przez całe swoje życie nie miałam żadnych innych chorób i przez całe życie takie... jak byłam młoda, potem dojrzała, w ogóle nie chorowałam. Właśnie ostatnio, ostatnio zaraziłam się, o dziwo, to mnie bardzo dziwiło, że zaraziłam się od dziecka, a ja już musiałam mieć po prostu zmniejszoną odporność. I dlatego się od tego dziecka zaraziłam. Bo gdybym miała odporność dobrą, dużą, odpowiednią, to wcale by mnie żadna grypa nie złapała. I w tej chwili, poza też tą witaminą D3, biorę jeszcze tam inne suplementy, już Wam to pokazywałam, i biorę również lukrecję, wyciąg z lukrecji, taki ekstrakt z lukrecji. Tylko jak wiecie, 4 tygodnie trzeba brać, ja zrobiłam przerwę, no i teraz nie wiem, kiedy znowu wrócę, ale 4 tygodnie brałam tą lukrecję. Uważam, że właśnie ten poziom witaminy D3 jest niektórzy nie są lekarzami, a no głoszą różne takie poglądy. I ja no powiem Wam, że raczej nie jestem zwolennikiem takich czasami oszołomów, którzy głoszą coś, a nie są lekarzami, ale zaczęłam eksperymentować na siebie samej. Nie zrozumcie mnie źle, ja nie głoszę, ja nie każę Wam tego robić. Broń Boże, ja chciałam się tylko z Wami podzielić, że ja zrobiłam taki eksperyment, bo ja już nic mi się nie może stać. Ja nawet sobie tak myślałam, że dlaczego ja zaczęłam nagrywać te filmiki? Pomyślałam sobie, że jeżeli, nie daj Boże, by się tak okazało, że los by chciał, żebym umarła,
to chociaż zostaną te filmiki, chociaż moja rodzina będzie sobie je włączała, będzie na mnie patrzyła, będzie słuchała mój głos, będzie mogła włączyć sobie taki filmik i robić coś w domu i słyszeć tembr mojego głosu, słyszeć co ja mówię, będzie się czuła jak ja bym była. I dlatego zaczęłam nagrywać te filmiki. Ja liczę się ze wszystkim. I teraz robiąc ten eksperyment, ja nie miałam nic do stracenia, dlatego ja to zrobiłam. I no rewelacja, rewelacja. W ogóle słuchajcie, był taki moment kilka miesiąc temu, dwa miesiące temu, jeszcze jak jeszcze tak chłodniej było na dworzu, w mojej rodzinie to ten chorob, jeszcze nie było COVID-19, to ten chorował, to ten miał kaszel, tamten katar, dzieciaczki, gilaśki, a ja nic. Bo już wtedy zaczęłam brać właśnie tą witaminę D3. Będę wam informować was nadal, jak się ma mój poziom witaminy D3 przez zażywanie teraz najpierw 50 tysięcy jednostek przez 100 dni, teraz przez 60 dni 20 tysięcy jednostek. I jeszcze raz przypominam, K2MK7 musi być. Możecie sobie wejść w internet, znajdziecie, przeczytacie, to są nawet wypowiedzi lekarzy, możecie sobie poczytać, że musi być, dlatego że mogą być problemy właśnie z tym wapniem, on się zacznie gdzieś odkładać i będzie tragedia. I tyle byłoby na temat właśnie tej witaminy D3. Z innych suplementów, nawet mi się teraz właśnie już pokończyły, będę musiała nowe kupić, brałam jeszcze, to już wam też wspominałam, bo witamina C również jest bardzo istotna. Ja brałam taką witaminę C w żelu, nazywa się Altrient i ta witamina C też uważam, że już mi się właśnie skończyła. Pudełeczko, tam jest 30 saszetek w pudełeczku, pudełeczko kosztuje 200 zł lub 300 zależy, lub 400 zależy, gdzie znajdziecie, w jakiej aptece i z jakiego, od jakiego dystrybutora. I ta witamina C jest taką witaminą w saszetce. Odrywa się saszetkę, wlewa się odrobinę wody do zimnej wody, nie ciepłej wody, do szklanki, dosłownie tyle. Wyciska się z tej saszetki ten żel, on się nie rozpuszcza, on tak jest jak taka galaretka, należy zamieszać i połknąć to razem z tą wodą naczczo, rano naczczo. I tyle z moich eksperymentów i podzielenia się z moimi pozytywnymi efektami i powiem wam, że czuję się naprawdę doskonale, doskonale. Jeszcze raz przypomnę wam, że w momencie tych gryp i jeszcze przed koronawirusem wszyscy chorowali dookoła, a ja nie, pomimo że mam zmniejszoną odporność, bo zaczęłam brać tą witaminę D3, ale ja zaczęłam ją brać w ogromnych ilościach. Osoby, które są zdrowe, mogą przyjmować w ilościach 2000 jednostek, ale najlepiej, żeby sobie zbadały poziom, bo jeżeli będziecie przyjmować 2000 jednostek, a okaże się, że macie poniżej 30, no to chyba trzeba będzie zwiększyć dawkę. I możecie to monitorować zawsze, możecie to odstawić. Witamina D3 nie jest ani toksyczna, ani nie można się nią zatruć. I kiedyś czytałam też taki, taką... słowa mi brakuje już, no... taką publikację na temat, taką ciekawostkę na temat właśnie tego, czy witamina D3 jest toksyczna, czy nie, czy można za dużo jej wziąć i dla organizmu jest toksyczna. I przytacza taki profesor taki przykład dziecka, gdzie było opisane, chyba w Stanach to było takie dzieciątko, które gdzieś dorwało się do właśnie buteleczki takiej z witaminą D3 i całą tą buteleczkę wypiło i nic dziecku się nie stało. Znaczy to było jednorazowe. Nic dziecku się nie stało. Ja domniemywam, że skoro o tym dowiedział się lekarz, najprawdopodobniej potem już kazał przez jakiś okres czasu nie dawać na przykład dziecku tej witaminy D3. Na pewno zbadali poziom tej witaminy D3 w organizmie dziecka, ale nie była toksyczna.
mały niemowlaczek, który jeszcze nie umiał mówić, gdzieś tam się dodreptał, gdzieś wsadził rączkę do szafki i wyjął i jakimś cudem to wypił. Może było źle dokręcone, niezakręcone i w miejscu dostępnym. Także witamina D3 jest naprawdę bardzo, bardzo istotna. I nawet jeżeli jesteście w ciepłych krajach, tak jak Wam wspomniałam, były prowadzone badania, że w ciepłych krajach, znaczy ludzie z ciemną karnacją, czyli murzyni, właśnie charakteryzują się tym, że mają bardzo niski poziom witaminy D3 w organizmie. Więc wcale nie jest to takie adekwatne przebywanie na słońcu i zadowolenie z tego, że ma się odpowiedni poziom witaminy D3. Ja suplementuję, robię to nadal, będę to monitorować. Teraz w piątek będę znowu na kolejnej chemii, więc będę miała wynik witaminy D3 i powiem Wam, jaki mam, bo już zaczęłam teraz brać właśnie tą zmniejszoną dawkę, czyli zaczęłam brać 20 tysięcy jednostek, a brałam 50 tysięcy jednostek. Jest to ryzykowne, ja zaryzykowałam, nikogo nie namawiam. Ja to zrobiłam, bo ja już nie mam nic do stracenia i bardzo sobie to chwalę i uważam, że to mi pomogło. Mam wspaniałe wyniki krwi, niepotrzebne są przestoje, a jeżeli są wspaniałe wyniki krwi, jeżeli zwiększyła mi się odporność, wtedy mój organizm zaczyna walczyć. I słuchajcie, tak jak Wam wspominałam, miałam powiększony węzeł chłonny pod pachą. Ja go już w ogóle nie mam. Był coraz mniejszy, coraz mniejszy, coraz mniejszy, a w tej chwili ja go w ogóle nie mam. I tym optymistycznym akcentem żegnam się z Wami, pozdrawiam Was serdecznie, wyjdźcie na słoneczko i zbadajcie sobie poziom witaminy D3, a potem będziecie działać. Najpierw musicie znać poziom witaminy D3. Do usłyszenia, do zobaczenia. I jeszcze, jeżeli macie życzenie, zasubskrybować mnie, jeżeli jesteście nowymi widzami, to serdecznie dziękuję, ale nie zmuszam i nie proszę, jeżeli macie życzenie. I jeżeli macie życzenie, że Wam się filmik podobał, to kciuk do góry. Dziękuję Wam bardzo. Do zobaczenia. Do zobaczenia.